Niedziela 2 czerwca 2024. W tej chwili jadę już na Ligocko Familijno Rajza. Czynosto Ligocko Familijno Rajza. Niestety pyrszczy nam fest tutaj. Akurat przed naszym startem się rozpadało. I czy to będzie pechowo ta 13 Ligocko Familijno Rajza? Jak na razie wszystko wskazuje na to, że ja. Pogoda ma nie być zbyt łaskawo. I może być tak, że będą jakieś zmiany, chociaż organizator godo, że to się odbywa bez względu na pogodę. Ja generalnie rzecz biorąc nie uczestniczę w takich rajdach. Do mnie to jest strata czasu po prostu. Wolę jechać na swoje rajzy. Ale wyjątek to jest Ligocko i Czechowicko Familijno Rajza. Kiedy się odbywają na moim terenie. W Bielsku też są, ale tam jest mnogo ludków i mnie to nie rajcuje. A na razie witamy was z deszczowego terenu ligockiego. Za jakieś 8 minut mamy start. Żeby nie przedłużać, widzimy się na starcie. No i niestety pogoda nie sprzyja. Używałam go do zygnowania, ale się wróciła. Troszkę nam już ciulnęło dzisiaj. Został, pani sobie złamała nogę. Naprawdę bardzo proszę, najlepiej go przyznać.
mamy stożki czerwone, super, żeby się odróżnić od wszystkich pozostałych uczestników, że będziemy na trasie mocno, żeby każdy wiedział, aha, jak masz stożeczkę czerwoną, to jest nasz uczestnik, trzymaj się tego uczestnika, nie innego, który nie ma stożki. To jest bardzo pomocne, ja się z tym spotkałem w swojej historii i bardzo to pomogło za granicą. Proszę Państwa, na pomyłku będzie komisja weryfikacyjna, bo mamy cztery konkurencje regulaminowe z takim napisem. Weryfikacyjna, że nawiązamy cztery konkurencje, najstarszy uczestnik, najmniejsza rodzina, najmłodszy uczestnik w koszyku lub przyczepce i najmłodszy, który samodzielnie pokonał trasę. I bardzo proszę, aby te osoby lub te rodziny zgłaszały się do weryfikacyjnej. Mamy fajne puchary z nagrodami dla tych osób, a nawet tym razem nie tylko pierwsze, ale drugie i trzecie miejsce będą puchary. Wszyscy uczestnicy oczywiście są ubezpieczeni od nieszczęśliwego wypadku i nasz rajd zamykać będzie dwóch cyklistów, proszę Państwa. O, Andrzej! O, już koledzy podejdą na mnie, natomiast w przodu pojadę ja z paroma kolegami w odblaskowych koszulkach, proszę nas nie wyprzedzać. No to tak pokrótce tyle. Proszę Państwa, o, tu jest dwóch kolegów, proszę się pokazać, którzy pojadą z samego tyłu i gdyby coś, to proszę się zwracać, jakaś drobna awaria. Będziemy się starać na drodze to naprawić, żeby łańcuch, czy coś na przykład, coś poważniejszego, każdy sobie musi jakoś poradzić i tutaj albo na półmetek, albo tutaj na metę dotrzeć. Nie będę już zanudzał. Dziękuję uprzejmie, życzę miłych wrażeń. Pogoda na wrażeń przestały patrzeć, myślę, że to będzie. Dziękuję bardzo. Tylko na chwilę. Ja się tam na przednie w kumlu. Chyba nie ma sensu.
Tutaj mamy generał Stadion Ludowego Klubu Sportowego Sokół Zabrzeg imienia Henryka Puzonia, czyli człowieka z tego terenu zasłużonego, Henryka Puzonia. A Garmin trochę ciulo, bo mi nie zaznaczyło tutaj trasy. Jademy w stronę wału Zalewu Goczałkowickiego, tam dzięki uprzejmości Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów mają być te wrota otwarte tam. No, ponad 100 ludzi jest. Stare koryto Wisły, dawniej granica Prus i Austrii. I witamy już w Goczałkowicach. Tutaj są my na tym terenie dzięki uprzejmości Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Tu jest główny spust wody z Zalewu Goczałkowickiego. Zalew Goczałkowicki wybudowany w latach 50. XX wieku jako rezerwuar wody dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. To tak w skrócie, w bardzo dużym skrócie.
tutaj widzimy przelewy burzowe Zalewu Goczałkowickiego. Garmin pokazuje trasę. Wszystko musiałem wgrywać ręcznie. Organizator nie zapewnił ślady trasy. Ale to nie jest obowiązkowe. Już genau przyczyna. Zaśną coś się tutaj pryszczy. Ale już niedaleko do półmetka. Ten jest w parku. I tam też będziemy mieć następne wejści. I są my już na półmetku we Pszczynie. Tam są stajnie książęce. Tutaj mamy zamek Hochelbergów. Nie chcę zrobić, ale nie chcę zrobić.
i Park Pałacowy w Pszczynie. Witonos ulywum. Niestety. Ciulo do świst. Mamy nadzieję, że to się przejaśni. I peleton rusza w drugi etap tej rajzy. Robimy korek w Pszczynie. Na ciebie zawsze będę czekać. Do pokazowej zagrody żubrów, potem strona Goczałkowic. Thank you.
wjazd na tamę Zalewu Goczałkowickiego. Śląskie Morze. Genał 16 metrów głęboko. Ponoć. Przelewy burzowe. Pamiętny rok 2010 i 97, kiedy tutaj było pozawierane. Ponoć ma być jakoś dziwna sytuacja. Dostałem cynką do organizatora. Będą nagrody, będą rozmaite rzeczy i będzie wazelina, z tego co słyszałeś. Wazelina będzie. 13 rodzinny rajd rowerowy. Ja był na wszystkich rajdach, więc pewnie to z kulitego. Ale generalnie rzecz biorąc, są tacy, co narzekają, że trasa zło, że powrót dziurami, ale grunt, że nie leje. I pamiętajcie, że prawdziwy rowerzysta nigdy nie wraca tą samą drogą. I teraz ta rajza wjeżdża do Czarnoleskiego Lasu Kaj. Niedawno opublikowali komunikat, że ponoć są wilki. Oczywiście to jest bzdura.
już ligota. Zmierzymy już pomału do mety. A za nami korek. I tym sposobem dotarliśmy do końca tego rajdu. Zobaczcie. Tu Kamil. Fajna riksza. Jeszcze się posiedli i rozpoczynamy część losowania nagród. Witamy przedstawiciela władz gminy Czechowice. Proszę pana wiceburmistrza Macieja Kołaczka. Witamy serdecznie. Pan burmistrz poprowadzi tutaj losowanie do wszystkich nagród i prosilibyśmy bardzo jakąś dziewczynkę czy jakąś chłopaczkę odważnego, który będzie losował tutaj losy. Tak? Tak? To jest pracę? I mamy jeszcze jedną szczególną nagrodę. Puchar. Może nie nagrodę, a puchar. Proszę, nas jest jeden człowiek, proszę Państwa, jeden jedyny, niepowtarzalny, który do tej pory wziął udział we wszystkich naszych 13 dotychczasowych rajdach organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Ligoty. To jest jedyny człowiek, 13 lat jest z nami, 13 razy. To jest Robert. Zapraszamy Roberta, który... Brawo dla Roberta, który nieprzerwanie od pierwszego rajdu z nami bierze udział. I tutaj szefowa Towarzystwa Przyjaciół Ligoty, proszę Państwa, mi mówi, że najliczniejsza rodzina nie odebrała pucharu, a najliczniejszą rodziną jest już wymienia najliczniejsza rodziny Państwu drobnych. Tutaj jest zginął puchar 37 za mój udział we wszystkich trzech rodzinnych rajdach rowerowych. Jedynie nazwisko zakryjemy. Nie chcę, żeby nazwisko było. No to jest fajna nagroda. 16. Proszę Państwa, na przykład XL-ki, koszulki mamy. Proszę Państwa, to jest prezent, który udało mi się załatwić z Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów. Dzięki uprzejmości Beskidzkiego pani Jolanty Koźmin, proszę zostawić na razie. Ja proszę Panią jeszcze jakąś. Pana Jolanta Koźmin, szefowa Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów. Pani prezes. Którzy 53 razy już organizowali rajd wielski nieprzerwanie. Po prostu mam tobie kontakt z panią Joną i obdarowała mnie czy nas koszulkami. Też miałem okazję tą panią poznać. Tak, tutaj mamy XL-ki, proszę Państwa, XL-ki. Ja zaraz... Ja koszulki nie biorę, tu są XL-ki, tylko i wyłącznie XL-ki. Nie tak, nie. Proszę Państwa, zrobimy może inaczej, wykorzystajmy. Cofniemy. Zapraszam dzieci, wszystkich od 1 do 10 pierwszych.
Kole był dzień dziecka. Reszta państwa niech się na razie otrzymie. Od 1 do 10. I tutaj mamy... Momencie. To się za dużo zatrudnia. Się rzucili. Tutaj mamy Eski. Od 1 do 10. W tym pudełeczku. Po jednej proszę brać, ale tylko te dzieci, które nie wyrosowały na drodze. Panie głównej nagrody w postaci rower. To jest kolega Iwy, aby tutaj dostarczyć tą piękną nagrodę. Dziecko tutaj, zapraszam jakąś dziewczynkę, mówię, o ty taka sympatyczna, jesteś młodej tutaj. O, widzisz, ty nam, proszę, jak nam na imię? Helenka. Helenka, no brawo dla Helenki, super. Helenka wylosuje tego szczęśliwca, który... Przepraszam bardzo. Nie przegapiłem. Przepraszam kolega mi tu. Helenko, może przeprosić? Pan burmistrz może wylosuje. Tak? Helenka? Troszkę się pośpieszyłem. Bo zwyczajnie, bo pan burmistrz zawsze losuje, ale pan burmistrz zezwolił. Helence. Uwaga. 12. 12. To jest zwycięzcą rowera. Rower damski, gwarancja na bagażniku z możliwością wymiany za dopłatą na droższy czy na męski. To jest rower podwórkowy, który jest takim rowerem uniwersalnym i na dłuższe i na bliższe podróże. Można to założyć w kucakwie. Rower znakomity do podróżowania. Ja właśnie bardzo daleko podróżuję na tej kategorii rowerów. Za granicą kilku, czy może na do podróży. A my już kończymy rajd, ale nie kończymy rajd. Bardzo prosimy panu, aby pomogli nam złożyć stoły. I te ławy stoły i te na sali, które byśmy rozłożyli w razie niepogody. Bardzo serdecznie proszę. To sam rajd, który organizuje, jeśli chodzi o samą trasę. Nie zebrał żadnej brat. Proszę państwa, jeszcze jedna sprawa. Ja bardzo przepraszam, ja na samym początku zapomniałem powitać zacnego pana, który jest z nami, tak mi ten skład na głowie uleciało. Proszę państwa, jest z nami komendant Straży Miejskiej, zwążony po naszej Straży Miejskiej, poseł Wołomir Walczak. Ja na początku to będę zrobić, ale gdzieś mi to uleciało. Serdecznie witamy i zarazem do zobaczenia. Zrobiłeś sobie jeszcze taką małą rajdę po rajdzie rowerowym. No, rajd mnie trochę zaskoczył, bo faktycznie, no ja jedynym uczestnikiem od samego początku tych rajdów rowerowych. To już 13 rajd rowerowy. No i spotkała mnie taka miła niespodzianka. Chociaż do mnie to może nie była taką do końca niespodzianka. No bo w sumie wiem, że byłem na każdym rajdzie rowerowym ligockim. Ale się okazuje, że dalej jestem jako jedyny uczestnik, który brał udział we wszystkich tych rajdach. Tak to ocenili, tak to zweryfikowali. I do tego dzisiaj dostałem puchar. Bardzo się cieszę z tego pucharu. Pierwszy puchar w życiu, także naprawdę jest to bardzo fajna sprawa. No ale to nie pierwszy raz, kiedy mnie nagradzają na rowerze.
Tour de Silesia dwukrotnie. Teraz jeszcze będę startować w Rowerun. Mam nadzieję, że tam też się coś uda wywalczyć. No i Tour de Silesia oczywiście, też dwukrotnie, zdalno i klasyczno. Także będziemy walczyć. Mam nadzieję, że zdrowie dopisze, że fizjoterapia nie będzie tutaj przeszkodą. I te wszystkie ćwiczenia z kręgosłupem związane. No bo trzeba się ruszać, trzeba jeździć, chodzić. Trzeba być aktywnym. Zawsze lubię tak jeździć po lasach. A dzisiaj jest tak wyjątkowo fajnie, jest po deszczu, jest tak pod wieczór. Naprawdę super rzecz. A i nawet rajzować też można. Sobie jakiś biwak zrobili. Tak, o, to fajna miejscowa tutaj jest, tam się biwakują, mimo zakazu oczywiście. Także fajna rzecz i fajna miejscowa. Ja tu nie przyjechałem po darmo, ponoć kajś tutaj jest skrytka geocachingowa, ale kaj tego wam już nie powiem. I znaleziono skrytka geocache w innym miejscu niż że się spodziewał. Takie to pierdolki tutaj są. Oczywiście wpisułych się. Także fajna sprawa. Co my tu jeszcze mamy? Jest taki. Aha, gratulacje. Właśnie znalazłeś skrytkę geocache. Celowo lub nie. Geocaching to gra przygodowa, w której gracze geocacherzy wykorzystują aplikację geocaching lub GPS, aby znaleźć ukryte pojemniki na całym świecie.
No, jak widać, niektórzy potrafią solidnie imprezować. Nawet w środku lasu na rąbani ważą łożarci. Podejrzewam, że chyba nie jest łożarty. Jest naćpany. Później sobie urządziły imprezkę. Długi weekend. No, trochę się wolą zmywać, bo niech tu chyba z 5 albo 6 jest. No cóż, trudno. I to już Czarnolesie. Oczywiście zabrzeg Czarnolesie. Co bym w zeszłym roku też. Nie pan Jerzy w stanie i popatrzcie, który tu jest.
Widać? Albo już to nie. Ale proszę nawet... Pojechał na chałupie. Z pewnej rzeczy. Tutaj się przebudowa mu zacząć, także pierun wie jak to będzie. A to jest cuk osobowy, ale żaden go nie głosił. Albo się tu nie zatrzymuje po prostu. Na to wygląda z Katowic, z Wisły do Katowic tutaj się nie zatrzymuje. Bo to jest przystanek na żądanie. Dobra, no trochę my ponarzykali dzisio, ale czasem trzeba ponarzykać, żeby niektórych tam... O, do pionu postawić. Już jest prawie 9 wieczór, więc ja będę jechać do domu. No i cóż, no... Już się będę z wami żegnał tym narzekaniem trochę, ale czasami trzeba ponarzekać. Będę się z wami żegnął i powiem wam jedno, cimcie się i do zaś.